Filmy te znajdowały się w magazynach obserwatorium. Ja z nimi zetknąłem się pierwszy raz w latach 80. Widziałem je, że leżały na półce w pięknej metalowej opakowaniu, które niestety już było dosyć zniszczone czasem i na pewno swoimi przejściami, które na przykład przeżyły w czasie wojny. Natomiast nikt nie wiedział dokładnie, co w środku. Sama to opakowanie nie miało żadnych szczególnych oznaczeń. Spodziewałem się, przynajmniej ja, że tam są filmy, dlatego że takie puszki widziałem w szkole jeszcze, kiedy odtwarzano filmy za pomocą projektorów, no ale pewności nie było. Kiedy udało się otworzyć, okazało, że w końcu w środku jest kompletny film, kompletna taśma filmowa, taka tylko że w stanie nie nadającym się do bezpośredniego odtworzenia. Ponieważ wyglądała dość staro, postanowiliśmy nawiązać kontakt z Filmoteką Narodową. Filmoteka Narodowa wyraziła zainteresowanie, no i film został dostarczony do Filmoteki Narodowej. Tam okazało się, że przywiozłem, bo osobiście to zrobiłem, białego kruka kinematografii. Były to filmy z lat 20. XX wieku, czyli coś niesłychanie rzadkiego już obecnie. Filmy te zawierały materiały propagandowe, edukacyjne na temat Obserwatorium Krakowskiego, działającego ówcześnie na ulicy Kopernika 27. Były niesłychanie unikatowe, o czym przekonywali nas pracownicy Filmoteki Narodowej, ze względu na swój czas wytworzenia, na pochodzenie, na wykonanie, coś zupełnie niezwykłego. Nastąpiła digitalizacja tych filmów. Okazało się, że taśma jest w tak doskonałym stanie, że można było bez problemu wykonać digitalizację. I w tej chwili możemy te filmy podziwiać, patrzeć, jak wyglądała edukacyjna praca filmowa w latach 20., jak wyglądała praca obserwatorium i jak to wszystko wtedy funkcjonowało. A dla nas te filmy też były odkrywcze, ponieważ pokazywały elementy pracy astronomów, które wiedzieliśmy, że były, no ale ze względu na upływ czasu nikt nie miał okazji tego obejrzeć na żywo. Filmy są dwa. Jeden nazywa się Odkrycie komety Orkisza, drugi to jest Na gwiezdnych szlakach. Pierwszy pochodzi z roku 1925, nie może pochodzić wcześniej, ponieważ kometa Orkisza została odkryta na początku roku 1925, właśnie przez Lucjana Orkisza. Ten film jest króciutki, tylko dwuminutowy i pokazuje pana Orkisza przy pracy. No oczywiście jest to na potrzeby filmu, czyli ta praca jest troszeczkę niewykonywana dokładnie tak, jak się to robi, ponieważ filmowanie w nocy, zwłaszcza wtedy, raczej było mało prawdopodobne, ale jest tam pokazany Lucjan Orkisz, dzięki czemu wiemy, jak wyglądał i pokazane jest jego odkrycie. Trzeba przyznać, że jak na możliwości techniczne, jak sobie to wyobrażamy, przynajmniej dla lat 20., film jest niesłychanie interesujący, dlatego że pokazuje nie tylko samego astronoma przy pracy, ale pokazuje też, w jaki sposób leci kometa w Układzie Słonecznym, pokazuje te elementy edukacyjne, które w zasadzie nie zmieniły się aż do dziś. Tak samo byśmy dzisiaj starali się mniej więcej pokazać, jak działa, jak wygląda zjawisko, które Lucjan Orkisz zaobserwował. A dlaczego to stało się istotne? Dlatego, że ta kometa była pierwszą kometą odkrytą przez Polaka i wpisaną już normalnie do rejestrów Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Kolejne komety były również odkrywane i właśnie w drugim filmie pokazany jest profesor Antoni Wilk, który odkrył 4 komety. I tam opisana jest pierwsza odkryta przez niego samodzielnie, czyli z 1930 roku. Dlaczego samodzielnie? Dlatego, że zdarza się, że odkrycia komety dokonuje kilka osób naraz. Wtedy, co istotne, kometa nazywana jest nazwiskami swoich odkrywców. Więc pierwsza kometa odkryta przez profesora Wilka ma nazwę dwuczłonową razem z drugim odkrywcą, natomiast druga jest już jego własną, nazywa się kometą Wilka. I tu też było to bardzo interesujące i w tych czasach badanie komet, zresztą do dzisiaj jest to bardzo ciekawy dział astronomii, badanie ciała Układu Słonecznego. Mamy w tej chwili troszkę więcej tych komet odkrytych, zwłaszcza wokół słonecznych, natomiast wtedy były to pierwsze odkrycia, więc były naprawdę bardzo, bardzo istotne. Drugi film jest co najmniej z roku 1930, dlatego że właśnie wtedy odkryto kometę Wilka. Jest to również istotne, że był to rok 1930, dlatego że w 1927 roku została przedsięwzięta wyprawa do Laponii na zaćmienie Słońca. Specjalnie na rzecz obserwacji zaćmień Słońca wymyślono w Obserwatorium Krakowskim specjalny instrument, który nazwano chronokinematografem. Było to właśnie coś, co wykorzystywało kamerę filmową, wtedy jednak ciągle stosunkowo nowy wynalazek, do rejestracji zjawiska astronomicznego. Podówczas rzadkość. Mamy bardzo mało filmów, które pokazują przebieg zjawisk z tego czasu. Najczęściej wykonywano zdjęcia, więc obrazy były statyczne. Mamy dużo zdjęć z tego okresu, natomiast filmy są raczej rzadkie. Tu, dzięki temu instrumentowi wymyślonemu w Krakowie, można było obejrzeć przebieg zjawiska. Co ważniejsze, można było zmierzyć jego dokładne czasy, bo po to służył chronokinematograf. Oprócz samego filmowania tego, jak zjawisko przebiegało, miał on ustawione urządzenie, które dokładnie notowało czas przebiegu zjawiska, dokładniej mówiąc, zaznaczało upływ sekund na filmie.
Czemu to było istotne? No to były czasy, kiedy taśmą kręcił operator, w związku z czym nie było silników elektrycznych w kamerach, a w każdym razie nie w tych, które tam były stosowane. I to, jak równomiernie był w stanie operator utrzymać ruch swojej ręki, wpływało na to, jak szybko taśma się przesuwała. Nie było to oczywiście wystarczające, żeby może było posłużyć do badań naukowych, dlatego wymyślono urządzenie, które łączyło ze sobą dokładny zegar z filmem. W ten sposób powstało coś, co było zupełnie nową jakością i pozwoliło na dokładne, precyzyjne wyznaczenie momentów początku zaćmienia, końca zaćmienia, tak zwanego pierwszego kontaktu, drugiego, trzeciego, czwartego. W związku z czym było to doskonałe narzędzie badawcze. Sama wyprawa do Laponii była organizowana przez wszystkie uniwersytety polskie, w których nauczano astronomii. No i tam przeprowadzono bardzo udane obserwacje. Dzięki temu filmowi, który pokazuje nam ten chronokinematograf w działaniu, współcześni mogą się dowiedzieć, jak to funkcjonowało, bo chociaż samo urządzenie przetrwało do naszych czasów, no to niestety dokładna wiedza, jak go wykorzystać, już zdążyła zaginąć na przestrzeni lat. Współcześni astronomowie nie korzystają już z takiego sprzętu, więc zwłaszcza młodzi to wręcz nie są w stanie rozpoznać, co to za urządzenie stoi przed nimi, kiedy je widzą w muzeum. Więc to jest coś, co pozwala pokazywać, w jaki sposób pracowano wtedy, bez komputerów, bez czegoś, co w tej chwili wydaje się zupełnie oczywistą rzeczą, bez elektroniki, która w tej chwili też wydaje się nam zupełnie oczywistą rzeczą, a wtedy potrafiono poradzić sobie, wymyślić sprytne rozwiązanie, które dawało bardzo dokładne, precyzyjne wyniki. Na czym polega jeszcze niezwykłość tych filmów? Pokazane jest tam na przykład obserwatorium na Łysinie, czyli na górze Lubomir. To obserwatorium nie przetrwało wojny, zostało spalone i w zasadzie oprócz nielicznych zdjęć i tego filmu nie wiemy, jak ono funkcjonowało. Tutaj mamy piękny obraz, jak to obserwatorium jest otwierane, w jaki sposób funkcjonował dach, jak było zamknięte, więc to również jest doskonały dokument pokazujący nam coś, co już odeszło w przeszłość, raczej nie ma szansy, żeby to jakkolwiek odtworzyć.